pani poseł, chcecie, żeby Michał Boni był mediatorem tutaj podczas protestu pielęgniarek? Dlaczego? Dlatego, że Michał Boni nieraz dał dowód, że potrafi rozmawiać. Wielokrotnie rozmawialiśmy z nim, jeśli chodzi o otwarte fundusze emerytalne, wielokrotnie słuchaliśmy jego racji, ale wielokrotnie widzieliśmy go również w akcjach takich, które miały doprowadzić do rozwiązania konfliktu. Skuteczność mediacji jest dzisiaj bardzo wysoko stawiana, ponieważ dwie strony, pielęgniarki i ministerstwo, niestety nie sfinalizowały tego procesu konsultacji czy uzgodnień, czy dojścia do porozumienia. Strony się usztywniły i naturalną metodą jest w takim przypadku, że trzeba kogoś, kto wysłucha obu stron, zaproponuje rozwiązanie i złagodzi konflikt. Myślę, że jest najwyższy czas, abyśmy przerwali tę sytuację, kiedy pielęgniarki siedzą na galerii, kiedy w środku Europy, w cywilizowanym państwie, które pretenduje, aspiruje do tego, aby rozwiązywać konflikty Unii Europejskiej już za parę miesięcy, żeby w takiej sytuacji nie poradzić sobie z tym problemem. Jeżeli ktoś wie, na czym polega istota mediacji, to będzie wiedział również, że istotą takiego porozumienia i wejścia trzeciej osoby w ten konflikt jest właśnie to, aby doprowadzić do porozumienia. I być może przekona pielęgniarki, a być może przekona panią minister. Tutaj potrzebne są gesty dobrej woli.